nie jestem osobą taką, która robi coś na 50%. Albo jesteś na 100%, albo cię nie ma. Takimi słowami skomentował swoje ustąpienie ze stanowiska trenera rezerw Lecha Poznań dotychczasowy szkoleniowiec Rafał Ulatowski. Jego zastępcę Lech ogłosił w środowy poranek. Ku zaskoczeniu wielu okazał się nim Artur Węska, trener drugoligowego Znicza Pruszków, który pracę w dwójce rozpocznie od nowego roku. Kiedy dostałem telefon z Lecha, praktycznie się nie zastanawiałem. Decyzję podjąłem od razu. Filozofia panująca w tym klubie jest mi bliska. Trafiam do miejsca, w którym czekają mnie nowe wyzwania i wiele celów do zrealizowania. Jestem młodym, ambitnym trenerem, który chce się rozwijać, a wszystko jeszcze przede mną. Jest to trener, który pasuje też swoją filozofią do nowego otoczenia. Sam też może wnieść sporo właśnie w mury wronieckiej części Akademii Lecha Poznań. No i na to liczą właśnie ludzie, którzy podejmowali decyzję o jego zatrudnieniu i taką właśnie mamy nadzieję. Przed rezerwami Lecha Poznań trudny okres. Do czasu powrotu do gry w lutym w klubie muszą zajść znaczące zmiany. Nowy trener będzie odpowiadać nie tylko za poprawę pozycji w tabeli. W drugim zespole Lecha Poznań ten wynik sportowy jest bardzo ważny, ale na co najmniej tak samo wysokiej półce będzie stał zawsze indywidualny rozwój zawodników oraz to, żeby oni w piłkę seniorską wchodzili w jak najbardziej możliwie bezbolesny sposób, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej się rozwijali na boiskach drugiej ligi. I podejrzewam, że właśnie taki cel zostanie też postawiony przed trenerem Węską. Choć trener pierwszego zespołu Dariusz Żuraw współpracował wcześniej z Węską w Pruszkowie, to wiele osób zadziwił fakt, że Lech postawił na trenera z zewnątrz. Pojawiają się właśnie głosy, czemu trener z zewnątrz, czemu trener spoza struktur akademii. My mówimy o szkoleniowcu, który mimo młodego wieku może pochwalić się już niemałym doświadczeniem. Pamiętamy o tym, że trener Żura współpracował z trenerem Węską jeszcze za czasów Znicza Pruszków, aczkolwiek miejmy też w głowie to, że bardzo długo współpracował też w Lechu Poznań z Rafałem Ulatowskim, więc podejrzewam, że najważniejszą informacją w tym kontekście według mnie jest to, że ta współpraca nie będzie gorsza niż ta poprzednia i to jest najważniejsze, bo ona już stała na bardzo dobrym poziomie. Odchodzący trener Rafał Ulatowski pozostaje w Lechu na stanowisku dyrektora akademii. Natomiast dla trenera Węski pierwszym sprawdzianem będzie mecz ze Stalą Rzeszów. Spotkanie zaplanowano na ostatni weekend lutego.